Satnam, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na długo wyczekiwany film dotyczący czakry serca i jogi tańca dla tej właśnie czakry. Na początku tego filmu opowiem Ci trochę o czakrze serca, wytłumaczę Ci jej główne charakterystyki, jak się objawia to, że jest ona niezbalansowana i co możemy zrobić, żeby ją zsynchronizować, zbalansować i uleczyć. A więc tak, czwarta czakra to jest kolor zielony bądź też różowy i symbolizowana ona jest przez taką gwiazdę. Gwiazdę, która składa się z dwóch trójkątów, czyli tego trójkąta dolnego, trzech pierwszych czakr i trójkąta górnego, czakry gardła, trzeciego oka i korony. I czwarta czakra to jest taki pomost, taka brama łącząca właśnie te dwa światy, bo świat dolnej czakry to jest taki świat fizyczno-emocjonalny, natomiast świat i realia tych wyższych czakr to są już takie duchowe, spiritualistyczne realia. I potrzebujemy otwartej czakry serca, aby móc wznosić tą naszą świadomość już wyżej i rozwijać się na tej naszej drodze duchowości. Oczywiście pierwsze trzy czakry muszą być zbalansowane po to, abyśmy my mogli tą podróż kontynuować wyżej i wyżej ku coraz lepszemu życiu, ku spełnieniu. Serce ma o wiele większą magnetyczność i elektryczność od mózgu i to ta elektryczność bodajże jest chyba 5000 razy mocniejsza i magnetyczność kilkaset razy mocniejsza od mózgu. Także to nie mózg jest tym powerhouse, czyli takim nadrzędnym organem, ale właśnie serce. I chodzi o to, aby tak żyć w takich energiach, w takiej świadomości, żeby to nasze serce było naszym kompasem, żeby ono pomagało nam żyć, żeby było takim, dawało nam takie wskazówki. I jakie są atrybuty czwartej czakry? Czwarta czakra reprezentuje taki punkt balansu. Balansu pod wieloma względami, harmonii, czyli my nie tylko harmonizujemy tutaj ten przepływ energii między dolnymi czakrami a wyższymi, ale też jako, że serce jako organ bierze i daje. My tutaj też balansujemy taki właśnie aspekt brania i dawania, więc abyśmy zbalansowali naszą czakrę, powinniśmy równomiernie potrafić dawać, dawać z siebie, dawać innym, bezinteresownie, bez takiego poczucia poświęcania się i też nie mieć żadnych problemów, żadnych skrupułów, tak się rozluźnić, żeby umieć też odbierać, przyjmować. I zobaczcie, mięsień serca, czego nas uczy w ogóle serce, ten organ. Serce jest wspaniałym nauczycielem, czakra serca jest naszym nauczycielem. Otóż uczy nas tego, że aby przyjąć, my musimy się zrelaksować, bo co robi mięsień serca, kiedy przyjmuje krew? Relaksuje się. I co robi mięsień serca, aby wypchnąć krew, dać tą odżywioną krew, dać tą krew z powrotem do krwioobiegu, do naszego ciała? Ono musi dokonać wysiłku. I tak samo my, abyśmy mogli dawać innym to, co najlepsze, musimy jakiś wysiłek wykonać. To się wiąże z jakimś wysiłkiem z naszej strony, z jakimś trudem. Natomiast, abyśmy mogli bez problemu, bez właśnie wyrzutów, bez takich trudnych emocji otrzymywać, abyśmy się otworzyli na to otrzymywanie, my musimy odpuścić, my musimy się zrelaksować, my musimy właśnie się uspokoić. Tak więc ucz się od serca, dawaj i odbieraj po równi. Niech to będzie bezinteresowne, niech to będzie z czystych intencji i ucz się tej bezwarunkowej miłości. My tutaj uczymy się też tej miłości do siebie przede wszystkim na początku. Na początku to jest ten pierwszy krok do otworzenia czakry serca, to jest zacząć stopniowo uczyć się miłości do siebie. I ja wiem, że to jest o wiele trudniejsze niż okazywanie miłości innym, ale
właśnie według mnie powinniśmy od tego zacząć. I jeżeli masz trudności z miłością, to po prostu zacznij od takiej sympatii, od takiego ciepła do siebie, żebyś się nie biła ze sobą, ze swoim ciałem, nie oceniała, nie krytykowała siebie za to, co zrobiłaś, za to, czego nie zrobiłaś, za to, jak wyglądasz, za przeszłość, za to, że się boisz przyszłości. Po prostu spowoduj, aby Twoje wnętrze było takim przytulnym miejscem. Przytulnym miejscem, tak jakbyś chciała kogoś ugościć w swoim domu. I właśnie ta dusza, ta Twoja przestrzeń wewnętrzna jest takim domem, więc spraw swoimi działaniami, swoimi emocjami, odczuciami, intencjami, aby ta przestrzeń wewnętrzna była jak najbardziej przytulna, przyjemna, wypełniona miłością, empatią, współczuciem, odczuwaniem, współodczuwaniem. Więc czakra serca uczy nas takiego spojrzenia na siebie, ale pełnego akceptacji, zrozumienia i również jest to czakra, która testuje nasze spojrzenie na innych. Jak my traktujemy innych, i tutaj chodzi o to, żebyśmy my zaczęli traktować innych na równi ze sobą. Abyśmy widzieli w tej drugiej osobie odbicie siebie. Abyśmy traktowali tak samo innych, jak i siebie. Organami związanymi z czakrą serca, to jest oczywiście serce, to będą nasze płuca, to jest też grasica. I systemem związanym z czakrą serca jest system krwionośny, oddechowy, ale również system immunologiczny. I zobaczcie, system immunologiczny opiera się też na tych granicach, na tych relacjach związanych z czwartą czakrą, bo czwarta czakra to są relacje ze sobą i z innymi. Działanie systemu immunologicznego polega na określaniu relacji, co jest moje, a co nie jest moje, co mi sprzyja, a co nie sprzyja, co jest traktowane jako wróg i należy się tego pozbyć, zneutralizować, a co mi sprzyja i należy to kultywować. Dlatego właśnie układ odpornościowy jest symbolizowany, jest związany z czakrą serca. I oczywiście, jeżeli czakra serca jest niezbalansowana, no to ten system odpornościowy będzie nam szwankował. Z kolei kolejnym aspektem niezbalansowanej czakry serca będą problemy z systemem oddechowym, czyli wszelkie częste infekcje, zapalenia płuc, zapalenia gardła. Nawet powiedziałabym, że już sam oddech bardzo wiele nam może powiedzieć na temat stanu naszej czwartej czakry. Możemy wiele powiedzieć, obserwując wdech i wydech, głębokość tego oddechu, częstotliwość. I jeżeli na przykład masz zaburzone relacje między dawaniem a odbieraniem, otrzymywaniem, to to będzie też wyrażone w Twoim oddechu. Niektóre osoby na przykład prawie w ogóle nie wdychają. Inne osoby prawie że niezauważalnie wydychają powietrze. Ten wdech jest taki poszarpany, nierównomierny, po prostu taki niezrównoważony. I kolejnym aspektem takim fizycznym jest skóra. Nasza skóra to też jest taka nasza granica. To też jest taka pierwsza linia obrony i na niej też bardzo szybko widać alergie i to, co nam szkodzi, więc wszelkie kłopoty ze skórą też mogą być objawem niezrównoważonej czakry serca. Czakra serca ma niezwykłą moc. Jest to chyba jedna z takich najbardziej silnie działających czakr, bo ona, ta siła, ta wibracja tej czakry ma też moc uzdrawiania innych. Zobaczcie, my mocą naszego serca, kiedy wejdziemy w taką koherencję serca, my potrafimy nie tylko uzdrowić siebie samych na poziomie fizycznym i duchowym, ale też potrafimy uzdrawiać na odległość innych, wysyłać właśnie tą moc uzdrawiania, leczenia naszym bliskim,
z całym społecznością, po prostu wszelkim aspektom, na jakich skupimy się, którym damy taką naszą intencję, czystą intencję z serca uzdrawiania. Wiele się teraz też mówi o koherencji serca, abyśmy wchodzili w koherencję serca. I to jest po prostu, czym jest koherencja? Koherencja jest takim zsynchronizowaniem całej naszej energii właśnie z tą energią serca, abyśmy my na poziomie całego naszego bycia wibrowali właśnie tą frekwencją. I najlepszym takim, najszybszym sposobem, aby wejść w ten stan koherencji i być w nim, jest właśnie taki stan zachwytu, taki stan wdzięczności, miłości, kiedy my możemy sobie właśnie, kiedy my odczuwamy miłość do naszych bliskich, do dzieci, do zwierzaków, do natury. Dobrze działająca czakra serca to jest też umiejętność dostrzegania piękna we wszystkim, w naturze, w sztuce, w muzyce. Umiejętność przebaczania, akceptacji. Zmysłem związanym z czakrą serca jest zmysł dotyku, czyli znowu skóra, też ręce i ręce są przedłużeniem serca. Mówi się też, że ktoś ma serce jak na dłoni. Mówi się też, że ktoś dotknął mego serca. Jest wiele przysłów, które właśnie są skorelowane z dotykiem i sercem. No dobrze, a teraz jak się objawia niezbalansowana czakra serca? Ja myślę, że każdy z nas to wiem w głębi serca i każdy z nas doświadczył w przeszłości bądź nawet teraz niezbalansowanej czakry serca. Ponadto my jako społeczeństwo, ogólnie cała Ziemia bardzo cierpi na brak balansu właśnie na poziomie czakry serca. I czym się objawia niezbalansowana, zamknięta czakra serca? Przede wszystkim złamanym sercem, czyli jakąś taką trzymanie urazy w sercu za coś, co powstało w przeszłości, obwinianie innych o różne aspekty, nieumiejętność wybaczania, bycie tak cały czas w takiej świadomości ofiary, zamknięcie się w sobie. Taka ciągła postawa obronna, unikanie innych ludzi, bycie samotnikiem, bycie takim pustelnikiem, potrzeba akceptacji z zewnątrz za wszelką cenę, czyli my wchodzimy w relacje z innymi, bo potrzebujemy potwierdzenia naszej wartości, potrzebujemy innej osoby, która nas będzie ciągle kochać, która będzie zapewniała nas o swojej miłości. Kiedy to źródło tej energii miłości my mamy na zewnątrz, a nie w sobie. Czyli bez względu, kiedy my mamy to źródło miłości w sobie, kiedy właśnie nasza czakra serca jest w pełni otwarta, my nie potrzebujemy niczego z zewnątrz, aby czuć się kompletnym i czuć się kochanym i aby móc kochać. Natomiast bardzo często to nasze źródło energii, źródło miłości jest usytuowane na zewnątrz i wtedy tak bardzo boimy się straty tych osób i wtedy nawet taka strata wiąże się ze złamanym sercem, z depresją, z tym, że przez wiele, wiele lat nie możemy już później dojść do siebie, tak trudno jest nam odnaleźć radość życia i sens życia. I poniekąd my się uzależniamy właśnie od takiej osoby i pozwalamy też na bycie traktowanym w czasami bardzo niefajny sposób. Tkwimy w toksycznych związkach, ulegamy bardzo często po to, aby nie zranić drugiej osoby, aby ta osoba nas nie porzuciła, nie była zła na nas, aby ta osoba nie odeszła od nas. Czyli po prostu nie jesteśmy sobą, wyzbywamy się siebie na rzecz drugiej osoby. Sposoby
odblokowywania, to będzie na pewno pranayama, wszelkie techniki oddechowe, to będzie na pewno taka kultywacja cieszenia się wieloma rzeczami, cieszenia się pięknem dookoła, cieszenia się naszymi relacjami, cieszenia się, kultywowanie takiej umiejętności cieszenia się najmniejszymi rzeczami, balansowanie dawania i otrzymywania, zadbanie o siebie, a więc tutaj wszelkie takie rozpieszczanie się, kąpiel w olejkach eterycznych, potraktowanie swojego ciała jakimiś fajnymi balsamami, wspaniała muzyka, znalezienia czasu dla siebie na dobrą książkę, coś dobrego do zjedzenia. Nie wiem, to będą różne rzeczy dla różnych osób, ale chodzi o to, żeby starać się dawać sobie jak najwięcej takich momentów, takich przystanków, zatrzymania się po to, aby siebie dopieścić, aby siebie, o siebie się zatroszczyć. I właśnie w ten sposób my powoli, powoli otwieramy swoją czakrę serca. To jest trudne, ale trzeba o tym pamiętać, mieć taką uważność swoich potrzeb. Bądźmy otwarci na swoje potrzeby i spełniajmy je. Ale swoje prawdziwe potrzeby, takie potrzeby, które wynikają z naszego systemu wartości, nie narzuconego nam przez innych, tylko odkrywajmy stopniowo nasz system wartości, to co jest dla nas ważne, to co jest dla nas prawdziwe i abyśmy właśnie kultywowali to coraz bardziej i bardziej. To będzie też praktyka wdzięczności, wybaczania, akceptacji, nie osądzanie, nie krytykowanie, nie gniewanie się, nie trzymanie urazy. To będzie też cierpliwość i zobaczcie, jak ważna jest taka cierpliwość wobec siebie, no i cierpliwość też, co za tym idzie, wobec innych. To będzie też bycie dla siebie, no i też dla innych, bez oceniania, bez względu na wszystko, po prostu jestem przy Tobie. Jestem przy Tobie tutaj i teraz i akceptuję Cię bez względu na wszystko. O czakrze serca można by mówić i mówić i mówić. Generalnie chodzi o to, że kiedy ona jest otwarta, my czujemy taką miłość w sobie, Boży pierwiastek, my mamy taką moc współkreowania i czujemy, że przez nas przepływa łaska, kreacja Boża, że my jesteśmy wynikiem tej Bożej kreacji, Bożej miłości i wszystko, co nas otacza, jest również taką miłością w formie fizycznej. Że wszystko, co nas otacza i wszystko, co się dzieje, pochodzi z góry. Że wszystko wokół składa się z tego Bożego pierwiastka. Że w Tobie, w każdej komórce Twojego ciała jest Bóg, który Cię kocha, czyli ta miłość i że to Ty jesteś miłością, czystą miłością wibrującą w formie fizycznej. I Ty potrafisz też tą miłość okazywać, promieniować i właśnie to ta miłość ma tą wielką siłę kreacji. A teraz kilka słów o jodze tańca dla czwartej czakry. Więc te wskazówki, które tutaj przekazuję na tych filmach, to są tylko wskazówki. To są tylko takie charakterystyki ruchu, które mogą Ci pomóc w tym, aby otworzyć, zbalansować tą czakrę, czakrę serca, bądź też inne czakry. Ale to nie znaczy, że Ty musisz się w określony sposób poruszać. Tutaj bardzo ważna jest intencja, nastawienie, emocje, które w Tobie są przed tańcem, w czasie tańca i te gesty, które my wykonujemy, mogą nam pomóc przekierować energię, mogą nam pomóc w symboliczny sposób, w takiej wizualizacji, bo wizualizacje
są bardzo przydatne przy medytacji, przy tańcu. Tak więc, jak już wcześniej wspomniałam, ręce, w ogóle całe dłonie są przedłużeniem serca. I wszelkie ruchy rękoma i szczególnie takie podkreślające dawanie, odbieranie, daję, przyjmuję, otwieram czakrę serca, przyjmuję, ochraniam się, pulsuję. Możemy zastosować wszelkie rodzaje tutaj oklepywań, aby wzmocnić grasicę, punkty meridianowe tutaj na klatce piersiowej, na mostku. To będą też takie ruchy tutaj z przodu, kiedy my idziemy wzdłuż meridianu serca i też symbolizujące przecinanie jakichś blokad, otwieranie się, przyciąganie. I te ruchy będą też takie dosyć powietrzne, bo żywiołem związanym z czakrą serca jest żywioł powietrza. Czyli te ruchy będą powietrzne, lekkie, ale też ekspansywne, otwierające klatkę piersiową, zwiększającą Twój oddech, pogłębiające Twój oddech. To będą wszelkie takie duże ruchy, okręgi robione rękoma tutaj po to, aby właśnie spowodować takie wiatry, ruch, przepływ energii, właśnie taki powietrzny, lekkość, powietrze, głęboki oddech. A teraz zapraszam Cię na jogę tańca dla czakry serca. Na początku poczuj rytm, zamknij oczy, wsłuchaj się melodię. I pozwól Twemu ciału poruszać się w rytm muzyki. Lord only knows what it took to make you like a blossom of a tree. Nie myśl o żadnej czakrze, tylko słuchaj się muzyki. Like a sweet mountain breeze in a fragment of my mind. I said, dawn. I teraz możemy zacząć się skupić na sercu. Czyli wszelkie ruchy tutaj dotykanie mostka, klatki piersiowej i takie gesty, dawanie, odbieranie. Otwieranie czakry serca oraz ruchy tutaj przed nami, aby iść wzdłuż meridianu serca. Przyciągamy energię, kręcimy, robimy kółeczka, wyobrażamy sobie kulkę białego, złotego słońca. With a substance that is pure, and I said, darling, darling, feeling rich although I'm poor. I said, darling, darling, in your arms I feel secure. Darling, darling, ooh, yeah, girl. Wszelkie przykładania dłoni do klatki piersiowej. Czy to w medytacji, czy w modlitwie, czy w tańcu będą stymulowały czakrę serca. Oraz takie ruchy, gdzie klatka piersiowa prowadzi. Rytm muzyki, rytm bicia serca. I czuj, jak tutaj się rozciąga twoja klatka piersiowa na różne tutaj płaszczyzny. I
i ściągasz z góry energię wprost do serca, od dołu, zewsząd. It took to making you like a blossom of a tree or the color of a jewel. So divine is the feeling that I find, like a sweet mountain breeze and a fragment of my mind. I said, darling, you are all I want for sure. Darling, give me everything and more. I said, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Talking, girl, you're walking circles through my mind, and it seems like every day just gets better when you're mine. Bring you love now and forever, for my hurt you are the cure. Like a spring you keep me healthy with a substance that is pure. And I said, darling, darling, I'm feeling rich although I'm poor. I said, darling, in your arms I feel secure. Darling, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Baby, you know I miss you. Oh yeah, you know I miss you. Baby, you know I miss you. I miss you. And I said, darling, oh darling, you are all I want for sure. All I want for sure, darling, darling. In your arms I feel secure. I feel secure, darling, darling. Feeling rich although I'm poor. I said, darling, darling, you give me everything and more. I said, darling. Girl, you know I miss you. Oh, baby. Oh, you know I miss you, darling. You know I miss you, baby. You know I miss you, baby.